Dzień dobry Państwu. Postaram się dzisiaj Państwu opowiedzieć trochę o ogrodach różnych na całym świecie, ale zaczniemy od dobczyckich ogrodów. Był kiedyś w Dobczycach taki konkurs Dobczyckie ogrody. Inspiracją dla niego stała się moja wycieczka do Wiednia, organizowana przez tutejsze koło PTTK. Gdy przekroczyliśmy granice dawnych demoludów, ujrzałam inny świat. Każda najmniejsza miejscowość, tamtejsza wieś austriacka, miała albo rondo, albo piękne kwietniki wzdłuż drogi, którą przejeżdżaliśmy do Wiednia. Po powrocie stwierdziłam, że dobrze by było troszkę pomóc też Dobczycom, w których mieszkałam wówczas od plus minus kilku lat. I zaraziłam tym pomysłem panią nieodżałowaną już dzisiaj Elżbietę Kaucz, prezesa INSPINY, tutejszego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, oraz pana burmistrza, też nieodżałowanego, Marcina Pawlaka. Wspierali mnie w tym, ja szukałam sponsorów i mieliśmy konkurs. Rzeczywiście ludzie zaczęli piękne ogródki, coraz piękniejsze, wokół swoich domów i przed domami, tak zwane przedogródki, zakładać i pielęgnować. Ogrody są pięknym i wdzięcznym tematem, silnie działającym na estetyczny zmysł człowieka. Umiejętność świadomego komponowania drzew, krzewów, kwiatów, ziół i innych elementów świata przyrody stała się dziedziną sztuki wysokiej. Pojęcie sztuki ogrodowej kojarzy się automatycznie z ogrodami Wersalu, ogrodami luksemburskimi i polami marsowymi w Paryżu, Rzymie czy Petersburgu. Jednak wielkość ogrodu nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ kilka metrów kwadratowych grabionego żwiru otaczającego pokrytym mchem kamień w japońskim ogródku wymaga równie wielkiej dyscypliny i talentu, co ogromne założenia barokowe. Historia ogrodów to szczególny rozdział historii sztuki, ponieważ w odróżnieniu od na przykład rzeźb czy obrazów, wszystkie ogrody podlegają ciągłym zmianom. Są przebudowywane, przesadzane rośliny, a przede wszystkim, i to jest najważniejsze, są materią sztuki żywej. Zmieniają się, rosną, kwitną, barwy wiosną i jesienią dodają dodatkowego uroku. W końcu zasypiając w zimie, też nieustannie zmieniają obraz ogrodu. Sztuka planowania ogrodów, projektowania ogrodów jest najstarszą ze sztuk, ponieważ pierwszym ogrodem był raj. Według Biblii raj był ogrodem, który Bóg wydzielił na ziemi ze względu na jej wspaniałe warunki, choć idealny i ukształtowany ręką boską, istniał więc w rzeczywistym świecie. I zasadził Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Ogród został następnie zamknięty i odizolowany od reszty ziemi. Dzięki temu, że sam Bóg zwykł w nim przebywać, zyskał rangę sakrum. Eden był miejscem najwyżej stojącym w hierarchii miejsc świętych, jednak nie świątynią. Następnie Bóg stworzył człowieka i wziął Jahwe Bóg człowieka i umieścił go w ogrodzie w Edenie, aby go uprawiał i strzegł. Prawdopodobnie wcześniejszy od wyobrażeń raju był mit Złotego Wieku, zgodnie z którym w czasach panowania Boga Kronosa ludzie żyli w pokoju i dobrobycie, a ziemia dostarczała im wszelkiego pożywienia. Musieli więc żyć w cudownym ogrodzie, którego wizję stworzył w 1530 roku Lukas Cranach Starszy. Następnie przejdziemy do ogrodów egipskich.
ponieważ zanim tradycja żydowska, chrześcijańska, przede wszystkim muzułmańska stworzyły w późnym średniowieczu ogrody na obraz i podobieństwo biblijnego raju, już około 2000 roku przed naszą erą powstały pierwsze ogrody egipskie. Egipski ogród przydomowy znamy z modelu zachowanego w grobowcu kanclerza Menhutohepa II Mekhetre. Malowidła ścienne zachowane w tym grobowcu przedstawiają przydomowe, ogrodzone murem ogrody składające się z sadzawek z rybami, ptactwem wodnym, warzywnikami, winnicami i szpalerami drzew. Najstarszy i najsłynniejszy plan tak zwanego ogrodu Senufera przedstawia istniejący w zachodnich Tebach w czasach XVIII dynastii ogród przylegający do domu mieszkalnego, składający się symetrycznie względem głównej osi rozłożonych basenów, szpalerów, drzew i winnic. Na dobrze zachowanym malowidle z grobowca egipskiego budowniczego Senediema przedstawiono uprawę różnych zbóż, orkę, a przede wszystkim sad i kwietnik urządzone na polach otoczonych kanałami. O staranności planowania tego ogrodu świadczy regularność naprzemiennie sadzonych drzew i krzewów. Są też ryciny przedstawiające mniejsze ogrody egipskie, w których widać, że ludzie pracują, nawadniają je i czerpią zyski w postaci owoców i plonów ogólnie. Przejdziemy teraz do ogrodów babilońskich, ogrodów Mezopotamii. Niewiele wiadomo o ogrodach starożytnej Mezopotamii, gdzie powstała unikalna koncepcja tak zwanych ogrodów wiszących, które nie są mitem, ale śladem bardzo konkretnej konstrukcji ogrodów realizowanych w tamtejszym gorącym, niemal pustynnym klimacie. Należące do 7 cudów świata wiszące ogrody Semiramidy przypisywane są asyryjskiej królowej Shamuramat, ale zbudowane zostały prawdopodobnie przez Nabuchodonozora w Babilonie w pierwszej połowie VI wieku przed naszą erą dla jego żony. Ogrody były zbudowane przy słynnej drodze procesyjnej i bramie Isztar. Na podstawie ruin i płaskorzeźć można odtworzyć ich zasadę konstrukcyjną, która bogatą roślinność umieszczała na wspartych na kolumnach nawadnianych akweduktami tarasach dających dodatkowe schronienie przed palącym słońcem. Skąd wiemy, że chodzi o ogrody dla królowej Amytis? Pisze o tym Herodot, historyk grecki, używając określenia brama Semiramidy w Babilonie, a wiadomo, że chodzi mu o słynną bramę Isztar. To piękna opowieść o miłości te ogrody, ponieważ babiloński kapłan Beros opowiada, że Nabuchodonozor kazał zbudować je na tarasach swojego pałacu, by przypominały jego żonie, królowej Amytis, góry i roślinność Persji i jej ojczyzny, gdzie spędziła dzieciństwo. O ogrodach starożytnej Grecji wiemy bardzo mało akurat, więc przejdziemy do starożytnego Rzymu. Rzymskie wille nigdy nie należały do biedaków. Plebs mieszkał w tandetnych insulach. Wielkość i program i projekt były bardzo zróżnicowane i sięgały od skromnych do wspaniałych. Reprezentacyjnych założeń, jak na przykład Villa dei Papiri, czyli Dom Papirusów, odkopana w Herculanum,
rezydencja konsula Lucjusza Calpurniusza Pisona, obejmująca bibliotekę papirusów, stąd nazwa, i galerię rzeźb. Całość daje dobre wyobrażenie o sposobie tworzenia starożytnych Rzymian prywatnych ogrodów przydomowych. W przypadku cesarskiej willi Hadriana w Tivoli mamy do czynienia z rozmachem iście barokowym, ponieważ było to około 300-hektarowe przedsięwzięcie architektoniczne. 300 hektarów około ma Central Park w Nowym Jorku, więc tak mniej więcej możemy sobie wyobrazić, jakie to było przedsięwzięcie. Projekt zakładał, że park będzie wiązał szereg budowli: pałac, biblioteki, szpital, termy, stadion, akademię, teatr morski i wiele innych obiektów, połączonych częściowo w czytelny kompozycyjnie kompleks urbanistyczny, a częściowo położonych na uboczu z dala od dworskiego zgiełku. Willa Hadriana wiele mówi o sposobie myślenia starożytnych Rzymian o ogrodach. W tym przypadku na pewno nie brakowało ani miejsca, jak w gęstej zabudowie miejskiej, na przykład w Pompejach, ani środków na realizację projektu. Teraz pokażę Państwu Pompeje właśnie. Tu jest wydzielony ogród pomiędzy zabudowaniami. To wszystko oczywiście jest odkopane z ponad 20-metrowej warstwy popiołu. No więc widać, że malutki ten ogródek jest w porównaniu z 300 hektarami. Tutaj inne spojrzenie na ten ogródek. No i przechodzimy do ogrodów średniowiecza. W średniowieczu wykształciła się forma ogrodu zamkniętego, zwana hortus conclusus, czyli ogród ogrodzony. Ale jest to pojęcie bardzo szerokie, ponieważ obejmuje trzy zupełnie odrębne rodzaje ogrodów charakteryzujących się jedną wspólną cechą – murem odcinającym ogród od świata zewnętrznego. Najwcześniejszą formą ogrodu zamkniętego był ogród kontemplacyjny, którego przykładem jest klasztorny wirydarz. Tutaj mamy wirydarz przy klasztorze we Włoszech. Widać, że krużganki są otwarte ze względu na klimat, a tu już jest klasztor w mogile. No widać, że małe okienka tylko wychodzą, ale ważny będzie później jego kwadrat. I tutaj siostry Urszulanki. Jeszcze wrócimy właśnie do tego. Hortus catalogi to obraz porządku świata i zbudowany był z geometrycznych kwater mieszczących wszystkie znane rodzaje roślin. Przedstawiał on chrześcijańską wizję świata, jego kompletnego, uporządkowanego systemu. Z czasem przekształcił się w ściśle ziołowy hortus medicus, a następnie służył za wzór pierwszym ogrodom botanicznym. Ogrody tego typu powstawały przede wszystkim w ogrodach średniowiecznych i były wyrazem mentalności ówczesnego mieszczaństwa. Otoczony murem skrawek szczęśliwego świata był tak silnie związany z filozofią i obyczajami kultury średniowiecznej, że utrwaliła się w powszechnym wyobrażeniu i przez wieki przetrwała właściwie aż do naszych czasów też. Ludzie lubią w ten sposób dzielić sobie małe ogródki. W klasztorach o regule dopuszczającej wspólne modlitwy i zajęcia mnichów powstały właśnie te wirydarze. Były to zamknięte, otoczone krużgankami, zwykle kwadratowe ogrody, w których hodowano przede wszystkim zioła i kwiaty. Sad i warzywnik miały w klasztorze odrębne miejsce.
Przeznaczone były do spacerów, wypoczynku, kontemplacji, a pielęgnacja stanowiła dodatkowy element służby Bogu. Wirydarz zwykle dzielony był na kwatery. Tutaj właśnie widać wyraźnie na tym zdjęciu, na tym slajdzie. Według reguły kwadratu, ponieważ kwadrat uważany był za figurę doskonałą o znaczeniu symbolicznym. W jego centrum często znajdowała się studnia, fontanna lub dominujące drzewo. Używane powszechnie określenie ogrody perskie odnosi się w rzeczywistości do ogrodów tworzonych od Hiszpanii do Indii pod wpływem islamu w odmianach arabskiej, tureckiej i mongolskiej. Obejmuje zjawiska tak różne jak Alhambra w Granadzie, połączony z nią mauretański, General Life przebudowany na początku XIV wieku. Taj Mahal to z kolei ogród indyjski, mauzoleum wzniesione przez Szach Dżahana z dynastii Wielkich Mogołów na pamiątkę przedwcześnie zmarłej, ukochanej żony Mumtaz Mahal. Obiekt bywa nazywany świątynią miłości. Tutaj mamy, to jest właśnie Taj Mahal i inne spojrzenie na niego, ponieważ przeważnie było to pierwsze zdjęcie, wszędzie występuje, a tu jest wyraźnie pokazane ile wody, mniejszych roślin, wyższych drzew, no i jak pięknie jest zaprojektowany. Ogród perski jest ziemską, doczesną realizacją raju na ziemi. Słowo paradise, raj, wywodzi się od staroperskiego określenia przestrzeni otoczonej murem. Ogród służył ziemskim rozkoszom, miał tworzyć warunki do indywidualnego wypoczynku lub spędzania czasu w miłym towarzystwie, na zabawie i rozmowach. Jego wyposażenie miało chronić przed słońcem i upałem, ale jednocześnie symbolizować wyższy porządek świata. Obrazem tego porządku są cztery kwatery, tak jak u nas w średniowieczu. Symbolizują one cztery strony świata, podzielone czterema kanałami. Cztery rzeki raju płynące wodą, mlekiem, miodem i winem, to jest właśnie odniesienie do wody wykorzystanej w projektowaniu perskich ogrodów. Łączą się w centralnym punkcie i tworzą symboliczny basen lub fontannę. W niedalekiej odległości od miasta Kerman znajduje się miasteczko Mahan, gdzie jest jeden z najpiękniejszych ogrodów Iranu, ogród Shazdeh, czyli ogród książęcy. Tutaj w tym ogrodzie to akurat są właśnie te wspaniałe wodospady schodzące od budynku mieszkalnego w dal. Japoński ogród wywodzi się od ogrodu chińskiego, ale sztuka ta w Japonii miała szczególny charakter wiedzy tajemnej. Wydane w 1446 roku ilustracje do projektowania krajobrazu zawierają przykazanie dla adepta ogrodnictwa, aby nigdy nie pokazywał podręcznika postronnym i zachował swoją wiedzę w tajemnicy. Mogło się to dla niego źle skończyć, niewątpliwie, gdyby się nie stosował. Źródłem sztuki projektowania tych ogrodów jest buddyjska religia, skłonność do kontemplacji natury i umiejętności czerpania z niej specyficznej wiedzy o porządku świata.
Ma ona jednak i praktyczne podstawy. Japonia od dawna jest przeludnionym, górzystym krajem o bardzo surowej przyrodzie. Obecnie przy wielkości porównywalnej z Polską ma 130 milionów mieszkańców. Takie warunki sprzyjają traktowaniu natury z jednej strony jako bezlitosnego żywiołu, z drugiej zaś jako szczególnego daru niebios, którego urodę należy docenić i pielęgnować. Japońskie ogrody, przeważnie małe i skromne, posługują się skomplikowaną symboliką, dzięki czemu bardzo oszczędnymi środkami, jak kamień, mech, woda i drzewa, są w stanie na niewielkiej powierzchni przedstawić cały kosmos. W wielu przypadkach warunki zmuszają projektantów nawet do symbolicznego przedstawiania wody i drzew, a więc do symbolizacji symboli. Kamienie najczęściej symbolizują zwierzęta, ale i zsyłane z niebios bóstwa, woda przedstawia morza i oceany, ale poświęcana jest również bogom przybywającym zza mórz. Ogrodowy wodospad jest symbolem duchowego oświecenia. Utrzymujący w ziemi wilgoć mech symbolizuje podeszły wiek i należny mu szacunek. Drzewa symbolizują życie, ale i całą ludzkość. Specjalnie grabiony piasek i żwir przedstawiają fale morskie. Kamienie układane na zboczach wzniesień to na przykład psy, dziki i bawiące się cielęta. Giętkość bambusa symbolizuje wytrzymałość i odporność, a jego odcinki – następstwo pokoleń. Baseny i stawy, otoczone ręcznie obrobionymi kamieniami, symbolizują zmaganie się z nieposkromioną naturą, a znaczenie mają również zestawienia elementów, na przykład sąsiedztwo świerka i wiśni przedstawia dualistyczną naturę świata i przeciwieństwo ulotnej chwili i wieczności. Odkrycie nowego świata i drogi morskiej do Indii, rozwój handlu były podstawą nagle rosnącego bogactwa, umożliwiającego tworzenie nowego rodzaju form ogrodowych, powstających z wcześniejszych form średniowiecznych, modyfikowanych wzorami odkrywanego na nowo antyku. W pierwszej połowie XVI wieku, szczególnie pod wpływem florenckich medyceuszy, ogród stawał się stopniowo wyrazem potęgi i prestiżu. Miał olśniewać zaproszonych gości i zaspokajać ambicje patrycjuszowskiego ego. Architekci, ogrodnicy koncentrowali się coraz bardziej na tworzeniu imaż właściciela niż na projektowaniu samego ogrodu. A w połowie wieku ogrody stały się już dużymi założeniami lokalizowanymi na szczycie lub stoku wzgórza, na którym stała willa, poniżej której znajdowało się kilka symetrycznych tarasów ułożonych wzdłuż centralnej osi. Pałac dominował nad okolicą, a z tarasu rozpościerał się widok na odległy krajobraz. Właśnie tutaj to bardzo ładnie widać i tą oś, i ten krajobraz, tutaj też. Pojęcie ogrodu barokowego kojarzy się niemal automatycznie z Wersalem i Ludwikiem XIV, Królem Słońca. Ideologiczne podstawy absolutyzmu znalazły wyraz w sztuce ogrodowej największego ogrodnika francuskiego, André Le Nôtre, który w Wersalu stworzył wzór barokowego ogrodu francuskiego, powielanego potem na całym kontynencie. Zasadami tego schematu były m.in. rygorystyczna geometryczność, symetria i niekończąca się oś główna, przechodząca przez całe założenie, i ogrody te były projektowane na płaszczyźnie, w przeciwieństwie do renesansowych. Oś główną podkreślał przeważnie
kanał, jakieś duże założenie wodne. Zrezygnowano zupełnie z tarasów. Tworzenie otwartych założeń właśnie równinnych i centralna lokalizacja pałacu, ponieważ ogród był i z przodu, i z tyłu pałacu. Bardzo ważne stało się haftowanie parterów. O, tu są na przykład partery. To są te najniższe ogródki, takie z małymi roślinkami. Potem są boskiety, to są wyższe, na przykład krzewy. No i dopiero gdzieś dalej, żeby nie zakłócać widoku, są drzewa. No i oczywiście to wszystko musi być w ogrodzie francuskim szczyżone. Nawet wysokie drzewa. Ten zadziwiający ogród jest apoteozą Ludwika XIV. Został zaplanowany tak, aby słońce przez cały dzień towarzyszyło życiu władcy. Został zbudowany na osi wschód-zachód. Słońce wschodziło przy ważnym dziedzińcu honorowym, potem stopniowo oświetlało dziedziniec marmurowy, królewskie komnaty i zachodząc odbijało się w wodzie kanału. Wrócimy. O. I w lustrach salonu lustrzanego. Wzdłuż tej gigantycznej, sięgającej horyzontu osi rozmieszczone są fontanny, małe ogrody, wypełnione posągami, wprowadzają ludzką skalę, bo posągi są mniej więcej w wysokości człowieka i stwarzają taki bardziej kameralny nastrój. W centrum założenia stanowi ogromny basen z fontanną i posągiem Apolla, symbolem słońca, no i symbolem króla słońca. Przejdziemy teraz do ogrodów angielskich. Francuzi i Anglicy to tak nie za bardzo się dogadywali w całym swoim historii sąsiedztwa. No i reakcją na osiowo-geometryczne założenia absolutyzmu były ogrody angielskie, tworzone pod wpływem klasycystycznej fascynacji antykiem, włoskim pejzażem oraz oświeceniową ideą powrotu do natury, a później literackimi wątkami romantyzmu i związaną z nim nową kategorią estetyczną malowniczością. Teoretyczne podstawy tych ogrodów powstały w czasie, gdy istniały już najsłynniejsze ogrody charakteryzujące się nieregularnością i asymetrią, cechami nieokiełznanej natury. Stworzyli je projektanci, którzy byli jednocześnie malarzami lub ulegali fascynacji malarstwem pejzażowym takich artystów jak Nicolas Poussin czy Claude Lorrain. Radykalnym przełomem w stosunku do tego barokowego ogrodu francuskiego było pojawienie się angielskiego ogrodu krajobrazowego. Tutaj nieważne już były partery i baskiety, tylko krajobraz, który miał cieszyć oko naturalny. Krajobraz, który był tworzony, żeby wyglądał jak naturalny. Była to zasadnicza zmiana, wynikająca z odwrócenia właściwie do góry nogami dotychczasowych zasad kompozycyjnych ogrodów. Źródła angielskiego ogrodu krajobrazowego były natury filozoficznej i praktycznej i ogólnego postulatu powrotu do natury.
w końcu do deklaracji praw człowieka i nawet rewolucji francuskiej. Okolicznością praktyczną sprzyjającą powstaniu koncepcji ogrodu krajobrazowego była katastrofalna dewastacja lasów otaczających angielskie miasta przemysłowe, będąca wynikiem masowego wypasania w tych lasach owiec i bydła. Ponieważ hodowla oborowa była wówczas w powijakach. Ogród angielski to też mały ogród przy domku albo domek w ogrodzie, cottage garden, którego wielką orędowniczką była Gertruda Jekyll, architektka 400 ogrodów przydomowych i stworzyła 1000 artykułów na temat projektowania ogrodów. Była zafascynowana malarstwem pejzażowym i szczególnie podziwiała Helen Allingham, która dodatkowo spolaryzowała ten tryb ogrodu, malując właśnie takie sielskie pejzażyki z małych miejscowości i z małych wsi, z małymi ogrodami. Później przyszedł czas na ogrody modernistyczne. Abstrakcjonizm geometryczny i abstrakcjonizm liryczny stały się podstawą abstrakcyjnych ogrodów XX wieku, w których unikano stosowania form historyzujących. Jednak, jak to zwykle bywa w sztuce, prawdziwe inspiracje są dość skomplikowane. Wszyscy awangardziści mieli bowiem głęboko zakorzenioną skłonność do poszukiwania w sztuce porządku, najważniejszej cechy klasycystycznej. Tutaj widać to na tych zdjęciach, nawet inspiracja parterami. No i tutaj typowy współczesny ogród japoński. Właśnie kamienie, o których wcześniej czytałam. A teraz chciałam Państwu pokazać pola marsowe w Paryżu. To jest widok z wieży Eiffla i Central Park. Bardzo duże takie założenia służące mieszkańcom dużych miast. Ale my też mamy blisko tutaj w Krakowie błonia krakowskie. No, Nowojorczycy mają Central Park, Paryżanie i Rzymianie pola marsowe, a Krakowianie największą miejską łąkę na świecie. Odwieczne pastwisko zostało ulubionym miejscem spacerów. Tak wyglądało na początku. Było bardzo zabagnione, potem już trochę lepiej. I to jest obraz z lotu ptaka. Nasze błonia mają 48 hektarów. No to przy 300 hektarach to... Ale cieszmy się tym, co mamy. Mamy też w Krakowie planty. To jest widokówka stara, która przedstawia właśnie tą zieleń wokół Starego Miasta w Krakowie. Tej zieleni obecnie jest 21 hektarów, a tak to wyglądało, gdy powstawały. Pierwszym drzewem, które zostało posadzone dokładnie w dniu 3 maja 1792 roku na zburzonych murach obronnych, dziś w okolicy między ulicą Szpitalną a wejściem do dworca do przejścia podziemnego w kierunku dworca głównego, był wiąz.
Niestety Wiąz został ścięty przez Niemców w czasie II wojny światowej i następcą jego stał się Dąb. Kiedyś planty obiegały również wzgórze wawelskie, wtedy na jego stokach zasadzono winorośle, brzoskwinie, morele. Dzisiaj mają 21 hektarów, troszkę mniej, ale i tak potencjał duży do wykorzystania. A zdaniem współczesnych nam krakowian znów mogłyby być tak atrakcyjne jak w swoim złotym okresie na przełomie XIX i XX wieku. Krakowianie proponują, aby w tą zieloną przestrzeń mogły wrócić wydarzenia kulturalne, imprezy taneczne, a dla najmłodszych można by tworzyć place zabaw. Mamy tutaj trochę wspomnień historycznych i trochę dzisiejszych też widoczków pięknych. No i oczywiście łazienki królewskie w Warszawie, założone przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pałac na wodzie. Piękne. Nie mamy się czym wstydzić. Piękne parki mamy w całej Polsce, a nie doceniamy ich chyba. No i mamy teraz taką ciekawostkę. Ogrody wertykalne, ogrody pionowe. Właściwie powstały w Babilonie, ale dopiero w pierwszej połowie XX wieku wróciła ta moda przez ogólnie rozrastające się miasta, w których było coraz mniej miejsca na zieleń. Koncept zielonej ściany we współczesnej formie opracował amerykański profesor architektury krajobrazu z Uniwersytetu Illinois, Stanley Hart White, opublikował swój przełomowy projekt w 1931 roku. Ale niespecjalnie się to podobało wtedy ludziom, natomiast tutaj mamy już Wiedeń. Hundertwasserhaus, czyli dom Hundertwassera, znajduje się w samym centrum Wiednia. Jest nieprawdopodobną budowlą. Z przyjemnością się ogląda. Drzewa wyrastają ze ścian, z balkonów, z jakichś specjalnych donic umieszczonych na ścianach budynku. Właściwie zaprojektowany został przez Józefa Krawinę. Nikt tego już teraz, albo w każdym razie bardzo mało osób o tym pamięta. Natomiast pomysłodawcą był właśnie Hundertwasser, który nadał niesamowity, oryginalny kształt, on też był architektem, i ideę temu zespołowi mieszkalnemu. Powstał w latach 80. i to jest budynek organicznie związany z zielenią, ale nie ostatni. Tutaj też jest Wiedeń, ta ściana zielona, a to jest Barcelona. Takie piękne w Barcelonie budynki mieszkalne, apartamentowce powstają i w Mediolanie, to jest ten budynek w Mediolanie, a tu widok już z balkonu takiego budynku i muszę powiedzieć, że bardzo ciekawy sposób nawadniania. Po prostu jest odzyskiwana woda użytkowa mieszkańców, specjalna oczyszczalnia, specjalne rurki i przewody, które doprowadzają wodę do wszystkich tych krzewów i drzew, bo przecież drzewa też tam rosną. I są specjalne firmy, które ogrodnicze, które z wysięgników przycinają drzewa i dbają o pielęgnację drzew i krzewów. W Mediolanie
Posadzono w tym budynku ponad 1000 drzew, roślin i krzewów, tworząc tym samym niepowtarzalny, a zarazem no, piękny widok, co widzimy. To jest las pionowy, bosko verticale. Może pomieścić tyle roślin, ile 7000 poziomych lasów, co jest cechą charakterystyczną, z którą wiąże się kilka atutów, bo Mediolan jest bardzo przemysłowym miastem. Mają mnóstwo smogu, stały problem w Mediolanie i to łagodzi przez drzewa i produkcję tlenu. Rośliny oczyszczają powietrze, no i dodatkowo pomagają zmniejszyć hałas. Tu jest taki maleńki ogródek, który można sobie założyć na każdym balkonie właściwie, ale jest taka możliwość też z różnymi roślinkami. A ten budynek to jest pierwszy ogród wertykalny w Polsce, w Poznaniu, przy ulicy Dżymały. To jest tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą prezentację. Natomiast chciałam Państwu powiedzieć, że w Dobczycach mamy też wspaniały ogród, park, właściwie dwa, bo jest ten mniejszy przy stadionie i obecnie nowy, otworzony. Cieszmy się, że jest to ważne dla władz naszego miasta i że możemy z tego korzystać. No, obecnie może troszkę ciężko, ale już coraz lepiej, już można bez maseczek w odległości chodzić. I chciałam też zwrócić uwagę Państwa, bo jesteśmy w pięknym budynku, nowym i szkole, i bibliotece, i sportowej hali, przy której też założono bardzo ładną zieleń. Piękne buki zwisające przy wejściu do szkoły i do hali sportowej i otoczone, znaczy podsadzone żółtymi, nie przyglądałam się blisko, nie widzę, ale najprawdopodobniej tawułami żółtymi albo może innymi roślinami. W każdym razie, co jest ważne w ogrodach? Kolor, kształt, to wszystko i trzeba zwracać uwagę na przebarwienia się roślin jesiennych. To są po prostu obrazy, malowane, piękne obrazy nam przez przyrodę. Musimy na to, znaczy nie musimy, możemy, każdy wedle własnych gustów, zwracać na tą uwagę. Bardzo pomocne są strony ogrodnicze tych większych szkółek ogrodniczych, które opisują wszystko o roślinie, jaki ma kształt, jakie ma liście, jak kwitnie, jak się przebarwia jesienią. Wszystko to możemy wykorzystać we własnych, choćby najmniejszych ogródkach, żeby nas cieszyły od wiosny przez lato aż po jesień. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zachęcam do tworzenia ogrodów.